No dobra, no to przyjmujemy światełko, tak? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. W tym roku betlejemskie światełko jest pod hasłem odważ się być dobrym. Mhm. I co to dla was znaczy? No, żeby pokazać coś innym, że możemy być dobrze, że każdy potrafi być A w jaki sposób to pokazujecie? Między innymi przez roznoszenie betlejemskiego światełka. A jaki wspaniak! Brawo! To jest, życzę wam w imieniu redaktorów zdrowych, wesołych świąt, tak tradycyjnie. Bardzo się cieszę, kiedy tak na was patrzę, bo wiele lat temu też byłam harcerzem. W 19. Pomorskiej drużynie harcerzy lotniczej, ona już nie istnieje. Nie, ale to takie bardzo, bardzo fajne wspomnienia. Także cieszę się, że widzę kolejnych, którzy też się bawią w szary i zielone mundury. Wszystkiego dobrego wam. Dziękuję.